Dzień dobry, nazywam się Marek Świrydowicz, pracuję jako programista w Things.pl. Szkolenie, które przeprowadzę, dotyczy obsługi strony internetowej na WordPressie. Zaczynajmy. Więc tak, zalogowałem się już do panelu administratora. Po lewej stronie mamy menu, po prawej ważne informacje. Przejdźmy sobie po kolei, jak to wszystko wygląda. Wszystkie wpisy. Zrobiłem test połączenia akurat Facebooka. Działa wszystko. I teraz tak. Otworzyłem tutaj taki wzór do postu. Pozwolę sobie go otworzyć. Przepraszam. Tutaj mamy tytuł posta, który możemy sobie zmienić, tak? Tutaj mamy tytuł. Ogółem zasada jest taka, że tutaj mamy bloczki różne. Możemy dodać jakiś element, akapit, obrazek jakiś, tak? Możemy przejrzeć sobie wszystko. Możemy po prostu zacząć pisać jak w Wordzie. Po prawej stronie mamy takie tutaj różne właściwości danego bloczku, tak? Tutaj klikamy, co sobie mamy właściwości całego naszego wpisu. Jakie wyświetlanie jest, opublikowanie, kategoria, o których zaraz powiem, bezpośredniej odnośnik, jak to wygląda. Tak, i jak chcemy jakieś dodać, rozdzielamy przycinkami lub enterem. Obrazek tego całego postu, tak? Tutaj różne inne opcje. Blok pojedynczy, obraz listy. Tutaj sobie poproszę się zapoznać, jak to wszystko działa. Sobie testowe można porobić, różne posty. Jest tutaj masa tych opcji. Bardzo ważne, żeby tutaj uważać. Ja ten post tutaj wrzuciłem jako taki szablon do pozostałych wpisów. Ponieważ na przykład taki nagłówek to można dodać każdy inny do każdej innej podstrony. Także mogą być one różne. To trzeba tutaj ustawiać sobie. Także tutaj fajnie sobie to na wszystko na wzorze tak porobić tym. Przejrzeć sobie. Ustawienia tytułu. Obrazek to zdjęcie w tle nasze, tak. OK. Wpis oczywiście nowy wyświetla się na Facebooku za pomocą takiego urządzenia, jak tutaj mamy z tego serwisu. Applets, logujemy się za pomocą Facebooka. Ja oczywiście dam link do tego po szkoleniu. Tutaj mamy nazwę naszego tego całego, tak, tutaj. Appletu tego całego. On się jakoś tak co godzinę to jest napisane, żeby się sprawdzał. Także tutaj to tutaj będzie działać to i tak. To będzie się wyświetlać na tym naszym Facebooku. To już widać, już tam poskakiwały niektóre posty. Ja je pousuwam sobie w tym momencie. Kolejny sobie wskoczył. Także one będą sobie na to wskakiwać. No to jeszcze Facebook po prostu nam nie odświeżył danego. O. OK. Te nowe wpisy będą nam się wyświetlać. Ja polecam ogółem usunąć sobie pozostałe wpisy, zostawić ten może post jako nieopublikowany po prostu. Możemy to zrobić sobie z szybką edycją. Tu od razu możemy sobie status nieopublikowany, tak? Szkic, czyli. A usunąć możemy sobie zaznaczyć wszystko oprócz tego oczywiście. Masowe działania, przenieść do kosza, zastosuj. Tyle. Dodajemy nowy tutaj tym przyciskiem, bądź tutaj tym przyciskiem. Kategorie. No to są akurat domyślne. Można je oczywiście zmienić, jeśli sobie chcemy
usunąć, tak samo jak we wpisach, bądź dodać jakieś nowe z nazwy, tak? Teraz tak, jeśli chcemy zrobić jakąś podkategorię, wpisujemy tę nazwę, na przykład test, tak? O uproszczoną nazwę nic nie wpisujemy, bo ona bierze z tej nazwy. Kategoria nadrzędna, czyli tutaj to jakby była nasza podkategoria, jeśli chcemy kategorię taką normalną, czyli dobra, zróbmy na przykład podrzędną sobie biznes, nie? Czyli będzie nam wyświetlać jako podkategoria biznes. Test 2 bez nadrzędnej, to już nam się wyświetla jako tutaj zwykła kategoria. Tak, i sobie ja to usunę w tym momencie. Tak, i są tak nazwane kategorie. Polecam również też tak robić. OK. Klienci. Klienci to jest nic innego jak tutaj nasz. Zamknę to. Jak tutaj nasz ta sekcja, tak? Stwórzmy sobie jedno. Tytuł, czyli nazwa tego danego klienta. Obrazek najlepiej, żeby był przepraszam, transparent, to znaczy był przezroczysty, miał tło w skali szarości. Tutaj taki sam najlepiej, żeby zrobić. Możemy tu jakiś link dodać sobie, tak? Cel łącza klienta. Kategorię możemy sobie dodać. Ja ustawiłem home, współpraca i partnerzy. I po wszystkich zmianach, tak samo jak po wpisie, klikam aktualizuj. No tu, jak mamy sobie ten transparentny, to nam się tak wyświetla, tak fajnie nam przychodzi. OK. Możemy sobie dodać nowego oczywiście. Klikamy sobie klienci kategorie, tak samo jak z kategorią wpisów. Nasze portfolio. Czyli to będzie ten nasz, realizacja ten nasz. Tak. Tutaj od razu, bo ja tu troszkę tak porobiłem, że tak. Tutaj mamy wykonanie pierwsze, to sobie wrzućmy to nasze pierwsze wykonanie. Obrazek, tak, mamy tytuł, opis, udostępnianie, datę, kategorię, tak? Czyli to, co chcemy mieć najlepiej. No i tu mamy tytuł, nasz opis. Opis działa na zasadzie takiej jak dokument tekstowy, można sobie dodać medium, czy jakaś galeria, obrazek jakiś, tak, można sobie przesłać, opuścić, czyli przyciągnąć sobie tutaj, bądź wybrać jakiś plik. Czy zezwalamy na komentowanie. Tutaj wybieramy sobie kategorię, tagi najlepiej też tak samo podazywać kategorię. Obrazek jakiś wyróżniający, no i tutaj tak samo. Mamy tu różne opcje. Trzeci obraz portfolio, tak? Czyli ten nasz obrazek. Tu jeszcze nam się zmienia takie coś, jak możemy kilka sobie jeszcze, tak? Obrazku dodać, bo tu mamy jakąś galerię ustawioną, możemy sobie coś jeszcze tu pozmieniać, tak? Ważne, żeby sobie te opcje dopasować, jak chcemy, żeby fajnie to wyglądało. Pobawić się, backup zawsze jest zrobiony, tak? Na serwerze. Ustawienia strony i ustawienia nagłówka, proszę zostawić tak, jak są. Wziąć można to sobie nawet za wzór, żeby robić pozostałe tak samo strony z realizacjami, ustawienia listy, obraz listy portfolio, to jest to, co nam się wyświetla tutaj. Ja to poustawiałem tak, jak nam tutaj widać, czyli dla mnie tak akurat fajny ma wygląd to. Wymiar obrazu, ogromny plac, czyli hop, tutaj są inne tak wymiary obrazów, możemy sobie wejść. Domyślna akurat tutaj jest, tak. Także tym się polecam pobawić. Mamy teczkę kategorię. Nazwa, wypuszczona nazwa. Ja to dałem nadzór akurat, bo tutaj sobie testowałem kilka rzeczy, ja sobie to usunę. Ale tutaj sobie można coś też sobie porobić, tak. Tak i tak samo jak kategorie. Nazwa, jakaś uproszczona nazwa, to zostawiamy. Jeśli chcemy jakąś podkategorię, to ustawiamy. OK. Przejdźmy sobie dalej. Teraz zespół Stal.
Tutaj akurat tego okienka sobie nie mamy, ale zostawiamy, jeśli chcielibyśmy, co może zrobić. Referencje sobie też tutaj nie ma akurat do tego. Ok, przejdźmy sobie teraz do stron. Strony. Zacznijmy sobie od strony głównej. Klikam sobie edyty w Elementorze. Otwiera nam się. No i tutaj mamy całą naszą jakby stronkę, tak? Stronki są zbudowane z sekcji. W sekcjach mogą być sekcje wewnętrzne, a w sekcjach mamy różne kolumny. A w kolumnach już mamy bloczki, które możemy edytować. Tylko na przykład tutaj kliknę sobie niebieską ikonkę. Tu jest edytor tekstowy. Akordeon. No, wideo na przykład będzie wyglądać inaczej troszkę. Tak, linka, co można podmienić, wizerunek, czyli obrazek inny, współpraca i partnerzy. Tu już mamy też poustawiane. Galeria realizacji, nasz formularz. I oczywiście możemy sobie coś tutaj dorzucić, tak? Albo jakiś nagłówek, stworzyć sobie nową sekcję, dodać jeszcze jedną sobie kolumnę. Jak i usunąć. Po wszystkich zmianach klikamy zaktualizuj. I w zasadzie wszystkie strony edytujemy sobie tak samo. Ważne, żeby jeszcze sobie przejrzeć tą politykę prywatności. Klikam tutaj akurat edytuj. Ona jest zbudowana w tym WordPressowym naszym edytorze. Tutaj sobie proszę uzupełnić, czego brakuje. Potem kliknąć zaktualizuj. Mamy sekcję oferta na nas. To również można sobie. Te wyszarzone to są akurat znaczą, że są na przykład na telefon, tak? Czyli tutaj sobie klikamy zaawansowane, mamy opcję responsywne i to ukryj na komputerze, ukryj na tablecie, że to jest na telefon. OK. Przejdźmy sobie dalej. Formularz. Tu sobie klikamy kontakt form, tym błędem proszę się nie przejmować, bo to nie jest żaden błąd. Tutaj warto sobie uzupełnić odbiorcę naszego, takiej, który ma do którego ma przychodzić mail. A propos właśnie tego formularza kontaktowego, którego mamy na stronie. I we wszystkich formularzach proszę popatrzeć. Mail nadawca to jest ten adres e-mail, z którego będzie iść do naszego tutaj odbiorcy, tak? Website, your subject, czyli temat wiadomości, dodatkowe nagłówki, reply tu, czyli od kogo, od temat i wiadomość, tak? Tu mamy jakby cały formularz, podgląd naszego z HTML-u. Lecimy dalej sobie. OK. I teraz takie coś jak nasz slider. No i tutaj mamy sobie kilka tych naszych sliderów tak porobionych. Ja nie usuwałam żadnych, żeby strona była pełna. Jak któregoś byśmy nie mogli znaleźć sobie, to zawsze możemy wejść sobie na naszą stronę. Klikać sobie tutaj. Na górze, bo tu mam jeszcze różne paski, tak? Home 7. No i tutaj się nam ładuje, tak? On nie ma żadnych tutaj tekstów ani przycisków. Ja go sobie troszkę można sobie powiększyć, pomniejszyć, tak? On w zasadzie działa tak, że tu mamy sobie różne pola, które możemy dodać, warstwy.
Miał te kontenty, tak? Nawigację, jeśli chcemy, jakiś progres pasek, tak jak tutaj. Tutaj mamy. To chyba nas najbardziej by obchodzi, bo tutaj w zasadzie to jest ten obraz, nasz background, ten nasz cały, tak? Czyli nasz cały obraz tego. Tutaj sobie możemy go zmienić, klikając Media Library. Dodać coś, no sobie coś tutaj, tak? Z tego wybrać. Tak jak media. OK. Teraz sobie stronę główną. Weźmy sobie tutaj. I każdą stronkę sobie można popatrzeć oczywiście. Edytować tutaj, co tu jeszcze mamy, jakieś sekcje mamy, tak. Co jakieś animacje tutaj nasze. Że to wygląda tak. Jeszcze taka kolejna sprawa. To jest ten nasz widżety te nasze. Mamy sobie wygląd widżety. I tutaj mamy różne główne paski boczne, tak. Ja bym tutaj za dużo tego nie podmieniał, już tak pokazuję a propos. Bo tu mamy już logo nasze, tak. W stopce. Tu jest to, co nam się pokazuje w blogu. Wszystko jest klikalne. Można sobie kliknąć. Że polecam się z tym również zapoznać. Dobrze, i to było tak nasze szkolenie. Dobiegło końca z tej strony. Jeszcze o jednej rzeczy sobie tutaj od razu może pokażę, bo na pewno będzie potrzebne. Tutaj mamy użytkownicy, wszyscy użytkownicy. Tak, jest trzech użytkowników, minibot. Tu jest jeszcze jeden administrator, moje konto. Konto minibot, konektor do naszego tutaj połączenia z Facebookiem. Chcemy sobie dodać nowego użytkownika, klikamy dodaj nowego. Uzupełniam wszystkie dane. Role ważne zaznaczyć. Jak to ma kim być? Administrator oczywiście ma wszystkie uprawnienia. Jeśli chcemy komuś coś wyedytować, może kliknąć edytuj. No i tutaj już mamy różne takie opcje a propos edycji. OK. Dziękuję za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostaje do dyspozycji pod telefonem i mailem udostępnionym na samym początku naszej współpracy. Serdecznie pozdrawiam, Marek Świrydowicz.